Kołajkowy turniej odbył się w sobotę 2 grudnia. Wzięło w nim udział 6 drużyn sześcioosobowych. Zespoły podzielono na dwie grupy. Wyniki pierwszej grupy. Orkan Chorzemin, Leśnik Świętno 1-2, Sokół Orkan Chobienice, Leśnik Świętno 1-3, Sokół Orkan Chobienice, Orkan Chorzemin 1-3. Wyniki drugiej grupy. Sokół Wroniawy, Grom Wolsztyn 1-3, Gwiazda Siedlec, Grom Wolsztyn 0-3, Gwiazda Siedlec, Sokół Wroniawy, remis 1-1. W meczu o pierwsze miejsce zmierzyły się drużyny Gromu Wolsztyn i Leśnika Świętno. Zwyciężyli Wolsztynianie 6-1 i zdobyli prymat w turnieju. Drugie miejsce Leśnik Świętno, trzecie miejsce Sokół Wroniawy, czwarte miejsce Orkan Chorzemin, piąte miejsce Gwiazda Siedlec, szóste miejsce Sokół Orkan Chobienice. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Korzystając z okazji, informujemy, że 3 grudnia przed kolejną szansą zdobycia 2 punktów stanęli młodzi piłkarze ręczni Iskry Wolsztyn. Ich przeciwnikami byli rówieśnicy z MZKS-u Lechia Dzierżoniów. Kibice jak zwykle liczyli na dobrą grę piłkarzy Iskry Wolsztyn. Tym bardziej, że jest realna szansa na zdobycie 2. miejsca w swojej grupie. Tymczasem ku ogromnemu zaskoczeniu kibiców, sędziowie panowie Jaworski i Pisarek zamiast rozpocząć mecz odgwizdują walkover 10-0 dla piłkarzy MZKS-u Lechii Dzierżoniów. Powód prozaiczny, piłkarze ręczni Iskry Wolsztyn nie posiadają aktualnie ważnych kart zdrowotnych zawodników. Wynik poszedł w świat, a może tylko do protokołu, ale jak ten faul wytłumaczyć młodym, obiecującym piłkarzom Iskry Wolsztyn? Odzieżą używaną. Oferujemy atrakcyjny towar. Bluzki, spódnice, spodnie, kurtki, marynarki oraz duży asortyment odzieży dziecięcej. Uwaga, najniższe ceny w Olsztynie. Czynne codziennie od 9 do 17, soboty od 9 do 12. Zapamiętaj ten adres. Olsztyn, ulica Garbarska, wejście pomiędzy blokiem 4 i 5. Zapraszamy Państwa do nowo otwartego sklepu drzewnego przy ulicy Roberta Kocha 57 obok tartaku. Polecamy szeroki wybór podłóg drewnianych, w tym parkiety dębowe, jesionowe, bukowe i akacjowe, mozaiki bukowe, dębowe, mieszane, deski typu bar, lakierowane, bardzo łatwe w montażu, oraz deski dębowe, jesionowe, bukowe, czerwone, naturalne oraz sosnowe. Ladura szwedzka, czyli podłoga laminowana, doskonała na ogrzewanie podłogowe. Na zamówienie sprowadzamy tarcicę podłogową ciętą na wymiar. W sprzedaży również składane schody na poddasza i strychy. Tanie, lekkie, łatwe w montażu. Przyjmujemy zamówienia na wykonanie schodów z drewna dębowego i bukowego. Termin wykonania 2 miesiące. Oferujemy także boazerię, listwy wykończeniowe oraz galanterię drewnianą. Możliwość kupna na raty. Bezpłatny dowóz do klienta. Zapraszamy. Codziennie czynne jest w godzinach od 10 do 17, w czwartki od 8 do 16, a w soboty od 10 do 13. Pani Elżbieta Przydróżna zaprasza do kwiaciarni naprzeciw cmentarza. Kwiaciarnia poleca kwiaty cięte, doniczkowe, wieńce, wiązanki oraz specjalność firmy bukiety ślubne. Tylko tu znajduje się w ciągłej sprzedaży tak bogaty asortyment upominków i dekoracji wnętrz. Kwiaciarnia pani Elżbiety Przydróżnej jest stowarzyszona w organizacji Euroflorist. Dzięki temu zamówiony przez Państwa bukiet
będzie dostarczony w ciągu 24 godzin do dowolnego miejsca na świecie. Zapraszamy do kwieciarni pani Elżbiety Przydłużnej, w Olsztyn, ulica Lipowa, naprzeciwko cmentarza. Szogun zaprasza codziennie od 12 do 24. Szogun to dyskoteki i dancingi. Szogun to smaczne i tanie posiłki. To bliskość cmentarza i Szoguna. Szogun zaprasza na bal sylwestrowy i informuje, że są jeszcze wolne miejsca. Bilety z pełną konsumpcją, 110 zł od pary. Właściciele i obsługa Szoguna z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składają wszystkim klientom życzenia zdrowych, pogodnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Zapamiętaj, tylko w Szogunie spędzisz miło i przyjemnie wolny czas.